Cześć Honorata, bardzo miło mi Cię widzieć. Cześć, mi dzisiaj również. Impreza TikToka, podsumowanie. Słuchaj, w ogóle jak Ty się czujesz z tym, że Ty jesteś na takich imprezach? Bo z tego, co już wcześniej z Tobą rozmawiałam, dość często nie lubisz właśnie występować tak na ściankach. Zazwyczaj pojawiam się w takich sytuacjach, kiedy promuję jakieś swoje projekty, a 8 grudnia premierę miał mój świąteczny singiel, stąd też wyglądam jak świąteczna bombka. I również w tej stylizacji jestem w materiałach promocyjnych dotyczących mojego singla Spadająca Gwiazda, dlatego też moja obecność zawsze, kiedy coś za tym idzie. A powiedz w ogóle, skąd pomysł na to, żeby napisać świąteczną piosenkę? Ja kocham święta, jestem miłośniczką świąt, odkąd pamiętam i zawsze bardzo to był dla mnie specyficzny i niesamowicie istotny czas jeszcze za czasów, kiedy byłam dzieckiem i zostało mi to oczywiście do dzisiaj. Za każdym razem co roku spędzamy ten czas z rodziną, a z racji tego, że rzadko się widujemy tak naprawdę, to jest to dla mnie wyjątkowy czas i chciałam to zaznaczyć w tym roku również piosenką, która co prawda wcale nie jest taka cukierkowa, natomiast zachęcam do sprawdzania mojego singla Spadająca Gwiazda, no i można się przekonać samemu. Słuchaj, teraz jest grudzień, jest takie podsumowanie roku. Czy Ty wewnątrz siebie robisz też co roku takie podsumowanie? Co się stało złego, co będzie lepszego w przyszłym roku? Nie, ja nigdy w życiu nie robię podsumowania minionego roku i też nigdy nie robię planów na rok następny. Ja staram się nie skupiać na tym, co było, nie do końca skupiać się w 100% na tym, co będzie, tylko staram się korzystać z teraźniejszości i myślę, że to jest chyba najlepsza droga dla mnie, żeby zachować zdrową głowę. A odpowiedz mi, bo wiem, że się rozwijasz zawodowo, ale czy Ty szczęśliwa jesteś tak wewnątrz i prywatnie? Ostatnio nawet rozmawiałam na ten temat z moim kolegą, że ja jako osoba, która wszystko odczuwa w moim mniemaniu 1000 razy bardziej, każdy jeden bodziec dociera do mnie i bardzo często zaprowadza nieporządek w mojej głowie, to mogę stwierdzić, że szczęście jest w moim życiu chwilowe, stabilizacja jest chwilowa, bo bardzo często wystarczy, że zdarzy się coś i od razu wprowadza huragan i burzy to, co udało mi się do tej pory zbudować, ale bardzo doceniam swoje życie, jestem szczęśliwa, patrząc na ogół tego, w jakim momencie życia obecnie jestem, no i nad tym się skupiam. A pojawił się już partner i miłość życia? Jestem w związku, tak, od roku jest, jest miłość. Czyli pod tym względem też wszystko u Ciebie dobrze i zawodowym i prywatnym, ale powiedz w ogóle, jakie przyszły plany na przyszły rok muzyczne? Czy nowa płyta? Ostatnio cały czas siedzę w studio nagraniowym i rzeczywiście ten grudzień mija mi pod znakiem muzyki. Teraz wydaliśmy świąteczny singiel Spadająca Gwiazda, ale mamy przygotowanych również jeszcze kilka innych numerów i coraz częściej tak naprawdę myślę o tym, aby nie zwieńczyć tego jakąś płytą, epką, jeszcze do końca nie wiem, natomiast mam teraz ogromną zajawkę na robienie muzy, znalazłam ludzi, z którymi pracuję, którzy również mają jeszcze taki nieskażony komercją dryk do muzyki, no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, ale na pewno parę singli się pojawi w przyszłym roku. A polska gwiazda, z którą chciałabyś stworzyć wspólny singiel, to? Nie mam pojęcia, ciężko mi powiedzieć. Może ktoś zupełnie jakiegoś innego nurtu. Ostatnio nagrałam w sumie z Malikiem You Can Sit With Us, więc coś z innego nurtu się pojawiło. Coś może takiego bardziej sentymentalnego, organicznego, ale nie wiem, kto to mógłby być. Jeśli widzowie mają jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. Dokładnie, a wyobrażasz sobie na przykład wejść w współpracę z Dodą? Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że Doda jest niesamowicie utalentowaną artystką, ale nigdy taki pomysł w głowie mi się nie pojawił. Wydaje mi się, że w jej głowie tym bardziej. Ona skupia się na obecnie swoich projektach, które idą jej świetnie. Z tego co wiem, to niedługo znowu rusza trasę koncertową. Także zobaczymy, co przyszłość przyniesie. A Ty kiedy ruszasz własną trasę koncertową? Ja koncertów tak naprawdę nie gram już od momentu pandemii, kiedy, tak jak ja to nazywam, trochę zdziczałam i wolałam zaszywać się w studio i tam przelewać swoje emocje na muzykę i teksty. Czasami występuję w zaprzyjaźnionych klubach, miejscach, gdzie moi fani licznie bardzo się zbierają, ale może nowy rok przyniesie nowe możliwości i jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale wydaje mi się, że z Twoim potencjałem, z Twoją nową muzyką, jak kroczysz w nowym roku, to nie jest to niepowiedziane, że jednak będzie.
Jest taka możliwość, nie mówię nie, zresztą na karku mam wytatuowane never say never i staram się trzymać tej tezy, więc zobaczymy. Honorata, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, baw się dzisiaj dobrze, no i trzymamy kciuki za przyszły rok, żebyś weszła w nowy rok z takim impetem i z nową energią do pracy. Z przytupem, super, dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo.